W tym filmie zaczniemy rozmawiać o falach elektromagnetycznych, i skoro już oglądasz ten film, to zgaduję, że masz za sobą już naukę o elektromagnetyzmie i wiesz, że ładunki elektryczne są źródłem pola elektrycznego oraz przewodniki z prądem są źródłem pola magnetycznego. Ale okazuje się, i odkrył to genialny XIX-wieczny naukowiec James Clerk Maxwell, może być również tak, że w pustej przestrzeni, pozbawionej czegokolwiek ładunków, przewodników z prądem i jakichkolwiek atomów czy cząsteczek, po prostu w próżni, mogą występować właśnie współistniejące pola elektryczne i magnetyczne, które rozchodzą się w postaci właśnie fal elektromagnetycznych. Postać tych fal jest wyznaczana przez... Równania Maxwella są to równania dosyć zaawansowane matematycznie, są to równania różniczkowe. Jeśli interesujesz się matematyką, to prędzej czy później na pewno zaczniesz zgłębiać ten temat, ale tak najprościej mówiąc, równania te mówią o tym, że zmiana pola elektrycznego w przestrzeni jest powiązana ze zmianą pola magnetycznego w czasie i odwrotnie. Pole magnetyczne, które się zmienia w przestrzeni. Powoduje, że w sąsiadujących punktach pole elektryczne zacznie się zmieniać w czasie. A jeszcze prościej, można powiedzieć tak, że zmienne pole elektryczne w czasie i przestrzeni jest nieodłącznie powiązane ze zmiennym polem magnetycznym, również zmieniającym się w czasie i przestrzeni. No dobrze, a troszkę konkretniej, to możemy przedstawić to sobie tak. Niech to będzie jakaś wybrana chwila w czasie, na przykład chwila równa 0 i taka migawka w jednej chwili czasu, takiego pola elektrycznego i magnetycznego, wygląda tak, że w różnych miejscach tutaj wzdłuż tej osi, niech to będzie oś X, to będzie oś Y, a to będzie oś Z, o tak, w różnych miejscach w tej samej chwili wektory pola elektrycznego są skierowane, o tak, i tak dalej. Natomiast wektory pola magnetycznego... Nieodłącznie i to jest właśnie taka postać tych rozwiązań, tych równań, są w każdej chwili prostopadłe do tych wektorów pola elektrycznego. Podpiszmy sobie, na żółto jest pole elektryczne, na pomarańczowo jest pole magnetyczne, i teraz, w miarę jak mija czas, gdybyśmy zaczęli sobie rysować w taki sposób, że ustalamy sobie jakiś punkt w przestrzeni i patrzymy, co się dzieje. W różnych chwilach, na przykład o ten punkt. W chwili 0 tutaj pole elektryczne jest równe 0. Natomiast po chwili będzie takie, następnie będzie takie, następnie będzie takie. Możemy to sobie zacząć rysować tak. O! I okazałoby się, że w miarę jak upływa czas, to ta fala w ten sposób biegnie. O. Jeśli Cię to interesuje tak bardziej od strony matematycznej, no to można sobie to w ten sposób powiedzieć, że te fale mają postać. No, jakieś amplitudy, jakiś wektor. Razy funkcja sinus. To są funkcje trygonometryczne, Funkcja sinus, funkcja cosinus są dobrymi rozwiązaniami tych, tych, tych matematycznych równań, których nie podałam, ale podaję Ci do wiadomości, że one istnieją. No i tutaj to, co mamy, to jest. O, takie wyrażenie, które mówi nam, że jeśli zatrzymamy czas i to w różnych miejscach w przestrzeni te wektory pola elektrycznego wyglądają. O tak. Natomiast jeśli patrzymy na jakiś jeden konkretny punkt w przestrzeni i czas mija, no to również. Ten wektor będzie się zachowywał w taki sposób, jak funkcja sinus. No i co ważne, co powiedziałam jeszcze wcześniej przed chwilą, w każdej chwili mamy wektor pola elektrycznego prostopadły do wektora pola magnetycznego. Tutaj jest kąt prosty, to tutaj narysowałam na tym rysunku przestrzennym, może tego aż tak nie widać. I ta fala biegnie, tak jak pokazałam przed momentem, w trzecim kierunku, który jest prostopadły do tych dwóch wektorów. Co tutaj jest jeszcze ważne, to gdy rozmawiamy o falach, często słyszymy o tym, że fale się rozchodzą w jakimś ośrodku. Przykładowo fale dźwiękowe są to fale zagęszczeń i rozrzedzeń jakiegoś ośrodka. Z kolei na przykład powiedzmy fale kręgi na wodzie, kiedy wrzucimy na przykład kamień do wody, tak? gdzieś poziom wody jest podwyższony, gdzieś jest pod obniżony, również potrzebują jakiegoś ośrodka. I pytanie teraz, czy fale elektromagnetyczne potrzebują ośrodka? No, okazuje się, że nie, tak jak powiedziałam na początku zupełnie pustej przestrzeni, pozbawionej czegokolwiek, jakichkolwiek ładunków, ładunków, przewodników, czy atomów, cząsteczek, takie fale mogą się rozchodzić. Pytanie, czego to są fale? Co się przenosi tak naprawdę w tych falach? No, tutaj można tak rozumować, że po prostu przenosi się wartość kierunek i zwrot wektorów pola elektrycznego i magnetycznego, czyli własność przestrzeni, która mówi nam o tym, co w danym miejscu i czasie stałoby się z ładunkiem albo z... Przewodnikiem z prądem albo z dipolem magnetycznym, z małą igiełką magnetyczną, gdyby się znalazła w tym miejscu i w tym czasie. O, więc powiedziałam już, że taka fala elektromagnetyczna biegnie w tym trzecim kierunku prostopadłym do wektorów pola elektrycznego i magnetycznego. Jeszcze raz pokażę naszą śmieszną animację. Zaczynamy tak. I następnie ze stałą prędkością taka fala się przemieszcza. I teraz pytanie jest takie, co to jest za prędkość, co to jest za szybkość. Więc zacznijmy od tego, że fale elektromagnetyczne charakteryzują się po pierwsze długością, długość w przestrzeni, czyli odległość między punktami tej fali, które wyglądają tak samo. Tak widzimy, że ta fala tutaj z dokładnością do mojego brzydkiego rysowania jest powtarzalna. I odległość w przestrzeni między tymi miejscami to jest właśnie długość fali. Z kolei możemy skarakteryzować również fale przez czas, który mija od momentu, kiedy w danym miejscu pole elektryczne czy magnetyczne wyglądało w jakiś sposób, do momentu, kiedy znowu wygląda tak samo. I ten czas to jest okres fali, ale częściej używa się zamiast okresu częstotliwości fali, czyli odwrotności okresu, w tym matematycznym sformułowaniu tego, jak wygląda ta Fala widzimy, okres funkcji sinus to jest właśnie 2pi, więc jeśli do wartości tej współrzędnej wzdłuż tej osi dodamy długość fali, to tutaj ten argument się zmieni o 2pi, czyli ta wartość będzie taka sama. Podobnie jeśli minie czas równy właśnie odwrotności tej częstotliwości, to również tutaj w argumencie tej funkcji sinus wartość nam się zmieni o 2pi, czyli znowu wrócimy do punktu. Właśnie, no na wykresie funkcji sinus, który wygląda dokładnie tak samo. No dobrze, teraz jakie mogą być te wartości? Częstotliwość wyrażana w hercach, czyli w sekundach do potęgi minus pierwszej, może być albo bardzo mała, bardzo wielka, może być w zasadzie dowolna. Podobnie długość fali, powiedzmy liczona w metrach, może być bardzo maleńka albo bardzo wielka, jedynie związek między nimi bardzo ważny jest taki, że długość fali razy częstotliwość to jest. Jeśli chodzi o fale rozchodzące się w próżni, w pustej przestrzeni. Prędkość światła oznaczana symbolem C, tradycyjnie jest ona bardzo wielka, wynosi 3 razy 10 do potęgi 8 metrów na sekundę, czyli zer, 300 milionów metrów na sekundę. To, że tak jest, jest również zawarte w równaniach Maxwella, jest to jedna z charakterystyk właśnie fal elektromagnetycznych rozchodzących się w próżni i teraz właśnie oprócz tego, że długość fali i częstotliwość są tak ściśle ze sobą powiązane, to poza tym mogą mieć zupełnie dowolną wartość. I teraz co to są za wartości i czym się charakteryzują fale elektromagnetyczne o różnych długościach fali czy też o różnych częstotliwościach. Więc w pewnym obszarze tych wartości Mamy nasze niezbędne nam do życia i do funkcjonowania światło widzialne. Występuje ono, jeśli sobie podamy w długościach fali od około 400 nanometrów, gdzie mamy światło fioletowe, do około 750 nanometrów, gdzie mamy światło czerwone. I tak naprawdę tutaj dosyć przesadnie szeroko to narysowałam, powinno to być znacznie mniejsze. O nanometr, przypomnę ci, to jest 10 do minus 9 metra, czyli 1 miliardowa metra. No dobrze, a jeśli chodzi o częstotliwości, to tutaj odpowiednio jest to 7,5 razy 10 do 14 herca, czyli jest to pole elektryczne które, i magnetyczne również, które Drga naprawdę bardzo wiele razy w ciągu jednej sekundy, no a w przypadku światła czerwonego jest to odpowiednio 4. O, I ten wycinek światła widzialnego jest tak naprawdę bardzo mały. I teraz co mamy po jego różnych stronach? Więc tak, tutaj, czyli w przypadku dłuższych fal i mniejszych częstotliwości niż widzialne światło czerwone, mamy podczerwień. Receptory w naszej skórze odbierają podczerwień jako przyjemne ciepło. Dalej, idąc w stronę coraz dłuższych fal, będziemy mieć mikrofale. Na nich opiera się chociażby działanie kuchenki mikrofalowej. Te fale wzbudzają w jedzeniu, które chcemy podgrzać, wibracje cząsteczek wody. Również w podobnym zakresie znajdują się fale, przy pomocy których przekazujemy sygnały telefoniczny czy telewizyjny. Natomiast jeszcze dłuższe są fale radiowe. Z kolei fale elektromagnetyczne o wyższej częstotliwości, czy mniejszej długości niż Widzialne światło fioletowe i tak zwany nadfiolet. Promieniowanie ultrafioletowe w zdrowym natężeniu powoduje, że się opalamy, natomiast w wyższym natężeniu może nam, nam zaszkodzić, dlatego dobrze jest stosować kremy z filtrem UV, kiedy wychodzimy na słońce. Natomiast idąc dalej w stronę fal o wyższej częstotliwości, mamy promieniowanie rentgenowskie używane właśnie do. Zdjęć rentgenowskich oraz w zakresie jeszcze wyższych częstotliwości mamy promieniowanie gamma, i o tym będziemy mówić już trochę, zapewne w innym dziale, ale w miarę jak wzrasta częstotliwość, proporcjonalnie do częstotliwości, rośnie nam energia przekazywana przez falę elektromagnetyczną. I im ta energia jest większa, tym bardziej może nam zaszkodzić, ponieważ fizycznie po prostu może uszkadzać nasze komórki. Ale o tym w jaki sposób Częstotliwość przekłada się na energię promieniowania elektromagnetycznego, pomówimy kiedy indziej. Natomiast to, co bym chciała przekazać, podsumować jeszcze w tym filmie, to to, że coś takiego jak po prostu falujące w czasie i przestrzeni wektory pola elektrycznego i magnetycznego, w zależności od tego, jaka jest częstotliwość, czy też jaka jest długość fali takiego drgania, ma przeogromny zakres zastosowań w naszym życiu. Mam nadzieję, że takie wprowadzenie do fal elektromagnetycznych. Okaże się dla Ciebie pomocne i ciekawe, a my się słyszymy w kolejnym filmie.